Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kontynuację analizy pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 20 kwietnia 2022 roku. Analiza tradycyjnie będzie przeprowadzona na interwale dziennym. Ja oczywiście używam świec japońskich, klasycznej analizy technicznej oraz czasami teorii fal Eliota. Jak widać na załączonym... W wykresie mamy tutaj ciągle kontynuację naszego scenariusza spadkowego w fali A, B oraz C. Wykonaliśmy już falę A spadkową. Najprawdopodobniej wykonaliśmy falę B. Kontynuujemy spadki w fali C. To jest siódmy tydzień, kiedy. Ten scenariusz jest przez nas obserwowany. Mamy w ostatnim czasie dosyć impulsywny spadek aż do poziomu 166 548. Praktycznie uderzyliśmy tutaj w te wsparcie techniczne. Ono jest zlokalizowane na 165 591, ale jak pamiętacie, wcześniej poziom 165 000 okrągły poziom był w przeszłości takim poziomem właśnie. Bardzo istotnym dla, dla użytkowników rynku, dla traderów, i to nie ma znaczenia, czy to były niedźwiedzie, czy to były byki, dla obu tych stron było to ważne. No i oczywiście, teraz w dalszym ciągu ten, ten poziom jest tutaj pewnego rodzaju punktem odniesienia. Oczywiście, ten dołek tutaj zrobiony na 166 548 jest takim dołkiem nieco wyższym niż. A poziom oczywiście wsparcia, ale zauważcie, że tutaj mamy bardzo duży, bardzo duży ten cień dolny, troszeczkę zrobimy zbliżenie, żeby było widać bardziej wyraźnie, mamy długi cień dolny, mamy bardzo silne zamknięcie w świecy wzrostowej z dala od poziomu otwarcia, mniej więcej na 175 988 zakryliśmy poprzednio świeczkę, zakryliśmy świeczkę tą zakryliśmy świeczkę, tą trzy świece zostały praktycznie e, zakryte, bardzo duża zmienność i widać, że tutaj była ta reakcja strony popytowej na obronę właśnie e, do z dnia e, 15 marca. No i mamy potwierdzenie. Następny dzień mamy wzrostowy mniejsza zmienność, ale też bardzo fajna świeczka wzrostowa, zielona. No i dzisiaj oczywiście wykres jest dzienny, więc jeszcze nam się świeczka nie zamknęła. Zobaczymy co tutaj będzie. Um. Lokalnym poziomem oporu technicznego jest oczywiście poziom mniej więcej 179, a w zasadzie to 180 tysięcy, żeby nie być gołosłownym, ja go tutaj szybko zaznaczę 180 tysięcy złotych pełny, okrągły, okrągły poziom i jego tutaj sobie zaznaczymy, żeby było wszystko żeby było wszystko tutaj zgodnie z o, 180 tysięcy zł, lokalny poziom oporu technicznego. Następnym mniej więcej będzie tutaj w granicach 192-305, jeżeli oczywiście tak tak duże będzie tutaj powiedzmy odbicie wzrostowe. I jak daleko ta korekta, znaczy ta korekta, ta, ta, ta fala spadkowa się posunęła? Ile tu mamy procent? Sprawdźmy sobie. Będzie 20? Nie, 18-19, no około 19, powiedzmy, no 19% niech będzie. 19% spadków niech będzie jest to więcej niż 13, ale mniej niż 21, no dosyć duża jest ta korekta spadkowa, mamy tutaj pewne takie potwierdzenie tego, że ze względu na overbalance czasu i, i ceny, przede wszystkim najdłużej trwająca pod względem czasu, bardzo wyraźnie, wyraźnie oddalająca się od szczytu fali B korekta, 19%, no prawie, że 21%, 2% brakuje. Można powiedzieć, że patrząc na, na podręcznikowy przykład overbalansu, to jeszcze nie jest ten overbalans, przynajmniej nie pod względem hmm, oczywiście ceny. Hmm, no ale myślę, że ze względu na charakter tych spadków, on jest wyraźnie impulsywny, no możemy powiedzieć, że za niedługo te 21%, nawet 22% zostanie tutaj przez rynek. Hmm, Przebite, jeżeli chodzi o spadki, no to będzie poniżej tego poziomu 165 tysięcy. Podejrzewam, tak? 22% to będzie mniej więcej, a no powiedzmy tu 160 tysięcy. Tak czyli poniżej 160 tysięcy będziemy, będziemy mieli już korektę największą spadkową, a w zasadzie spadki największe od czasów tutaj tych dwóch korekt, co będzie oznaczało, że mamy. Potwierdzenie overbalansu. Jak na razie bardzo dobrze nam się ten overbalans rozwija. O, to jest też ciekawy, ciekawy wniosek. No, i oczywiście, czekamy cały czas na to, aby, aby nam się rozwinęła fala C. Jak ona powinna wyglądać w takim bądź razie? Jak te spadki teraz powinny wyglądać, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o falę C? Fala C powinna być impulsywna. To znaczy, najprawdopodobniej mamy zakończoną falę pierwszą, pozostaje nam fala druga. Fala trzecia, fala czwarta i spadki w fali piątej. To jest tylko schemat, tu nie ma żadnych poziomów docelowych. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby przedstawić Wam tutaj propozycję tego, jak to, jak to powinno teraz wyglądać, czyli powinna być po prostu fala pięcio, powinna, być, powinna być spadki pięciofalowe w fali ceho. A najprawdopodobniej jedynka jest zrobiona, gdyż tu wyraźnie widać 5 fal spadkowych. Pozostaje nam korekta wzrostowa. Fala druga, gdzie ona może nam tutaj dojść? Najprawdopodobniej będzie to któryś z poziomów Fibonacci'ego, albo będzie to poziom oporu technicznego no to zróbmy sobie tutaj na szybko najważniejsze poziomy Fibonacciego mamy tu oczywiście te, taką trójcę, którą zawsze zawsze sobie zaznaczam na moich analizach czyli mamy tutaj 38% 38% mamy 50% i i 61 najważniejsze, tak? Czyli gdzieś tutaj w tych okolicach może nam się zakończyć ten wzrost korekcyjny 181 579, 186 207 i 100. 90 tysięcy, muszę sobie rozszerzyć, bo nie widzę. 190 838, tu jest 61% zniesienia fibonaczego. Więc mamy tutaj oczywiście te zniesienia zrobione. Gdzieś tutaj powinna zakończyć się zgodnie z naszym scenariuszem, fala druga, jak się zakończy, będzie uderzenie w fali trzeciej. No i na to oczywiście teraz czekamy. Czekamy na na spadki w fali, w fali trzeciej, potem korekta wzrostowa, w fali czwart fala czwarta. No i uderzenie ostatnie w fala fala piąta. Pozwólcie, że z tym wykresem wszystkich tutaj zostawię. Będzie on oczywiście tutaj za chwilę będzie za chwilę zrobiony screenshot. Unieważnienie oczywiście tego scenariusza, fali C impulsywnego jest w momencie wybicia szczytu fali B, czyli po poziomu 205 600 czyli tutaj mamy aż. Kolejne, ile tu było? 19,06% wzrostów do zrobienia przez Bitcoina po to, żeby unieważnić tylko i wyłącznie ten, ten scenariusz spadkowy. Także zostawiamy to sobie na razie tak jak jest. Myślę, że jest to dosyć czytelne. Trochę dużo okresek jest, no ale to, to taka sytuacja myślę dla, dla, dla większości osób już jest już jest w jakiś sposób zrozumiała, no i pozostaje nam po prostu czekać na to, jaki sposób, jak zareaguje rynek, jak to zostanie rozegrane, czy potwierdzi się nasz scenariusz, jak na razie się potwierdza, czy też może tutaj nastąpi negacja, jak już mówiłem, negacja powyżej szczytu fali, fali B. Także tyle ode mnie dzisiaj, tyle ode mnie, z, tyle z mojej strony. Aktualizacja. Tego scenariusza będzie oczywiście w piątek, jako analiza weekendowa. No i wtedy zobaczymy, jak tutaj nam się sytuacja oczywiście poprawiła, jak tutaj nam się sytuacja rozwinęła. Póki co wszystkiego dobrego, trzymacie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.